Cześć, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. W dzisiejszym filmie chciałem zaprezentować Wam podkładkę pod myszką firmy SteelSeries. Jest to podkładka Quick z serii Heat Orange. Podkładka niedroga, bo kosztująca jedynie około 40 zł. I jest to podkładeczka o średnich wymiarach. O tym za chwilkę. Dostarczana jest w takim niewielkim opakowaniu, oczywiście standardowo z naklejką SteelSeriesa w komplecie. Jak to już bywa u tego producenta. I moi drodzy, jest to podkładka materiałowa, oczywiście z logo SteelSeriesa, z takim emblematem w ognisto-pomarańczowym kolorze, oczywiście jak sama nazwa Heat Orange wskazuje. Typ podkładki oczywiście miękka, z bardzo fajną warstwą antypoślizgową, bardzo dobrze trzymająca się biurka, co jest oczywiście bardzo ważne przy takich podkładkach, ponieważ nikt nie lubi, jak podczas gry podkładka przemieszcza się razem z dłonią i myszką. To jest bardzo irytujące. W przypadku tej podkładki taki problem nie występuje i naprawdę trzymanie biurka jest świetne. Jeśli chodzi o wymiary, tak jak powiedziałem, jest to średnia podkładka. Ma 32 na 27 cm i 2 mm grubości. Czyli nie jest to taka najgrubsza podkładka, ale w zupełności wystarcza, żeby dłoń miała miękkie oparcie. Podkładka oczywiście nada się świetnie do współpracy z każdą myszką, ale dedykowana jest do serii Heat Orange, czyli do innych urządzeń takich jak myszka SteelSeries Sensei Row w wersji Heat Orange, a także słuchawki SteelSeries Siberia V2 również w wersji Heat Orange. Wtedy te wszystkie urządzenia stanowią komplet. Jeśli chodzi o wielkość, zobaczcie, tak wygląda myszka dość dużych rozmiarów na tej podkładce, czyli zasięg naszych ruchów jest w każdą stronę jeszcze duży. Oczywiście mamy do wyboru także sporo większe podkładki, ale ta w średnim rozmiarze na takie przeciętne biurko jak dla mnie jest idealna. Szczerze powiedziawszy, na mniejszej podkładce nie potrafiłbym już grać. Pokażę Wam dla porównania starą podkładkę, której używałem jakiś czas. Podkładka Felowlessa, taka budżetowa. Zobaczcie, myszka prawie że jest większa od tej podkładki. Na czymś takim moim zdaniem nie da się grać. Oczywiście, jeśli stwierdzicie, że taka podkładka jest dla Was za mała, SteelSeries w swojej ofercie ma także podkładki większe oraz grubsze. Natomiast jeśli chodzi o same wrażenia z grania na tej podkładce, są one rewelacyjne. Po pierwsze, jak powiedziałem, nie przesuwa się. Po drugie, jest dość duża, mamy swobodę ruchu w każdym kierunku. No i przede wszystkim dobra myszka z dobrymi ściskaczami na takim materiale przemieszcza się bardzo, bardzo płynnie. Ale przy okazji czujemy lekki opór, ponieważ przejeżdżając palcem czuje się delikatne fakturowanie. Dlatego ta podkładka zapewnia taki kompromis pomiędzy szybkością a precyzją i nadaje się praktycznie do myszek laserowych, jak i optycznych. I podsumowując tą prezentację, ze swojej strony bardzo serdecznie polecam podkładki z serii Quick, nie tylko Heat Orange, a także inne. W rozsądnej cenie dostajemy bardzo fajną podkładkę pod praktycznie każdą myszkę. Dziękuję Wam za uwagę i oczywiście zapraszam też do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. No i pozdrawiam Was, cześć!